Cześć, tu Eko Kreatywna. Dzisiaj zapraszam Was na mój kanał, na nowy filmik. Będzie to wyprawa do lumpeks, właściwie nawet do dwóch lumpeksów. Nawet do trzech lumpeksów. Plus oczywiście zakupy, mierzymy z tych sklepów. Zobaczycie też reportaż ze sklepów, no i zobaczycie trochę przebitek z cudownych, sielankowych mini wakacji. Zapraszam Was na wyprawę do Zaklikowa, do Janowa Lubelskiego, do cudownych lasów. No i właśnie namierzymy, tak jak zwykle na moim kanale. Jeśli jeszcze nie znacie, to zapraszam Was bardzo serdecznie do zaobserwowania z dzwoneczkiem i oczywiście też do polubienia tego filmiku. Kochani, pokażę Wam najpierw cały ten reportaż. Będzie to trochę trwało, ale mam nadzieję, że będzie relaksujące. Sfilmowałam wyprawę do Janowa Lubelskiego, do tego sklepu na ulicy Wyszyńskiego bodajże. Tak, na Wyszyńskiego. To jest taki duży lumpeks, więc byłam tam z całą bandą, że tak powiem. I zrobiłam fajne zakupy. Byłam też w dwóch second handach na nowych dostawach w Zaklikowie. Także zobaczycie, co się udało tam kupić. No i już lecimy i potem się widzimy. Mierzymy do Rymu Gada. Piękna pogoda, piękny, cudowny sosnowy las. Pozdrawiamy z wycieczki. Buziaki, spędźcie miły weekend. Cześć, tu Eko Kreatywna. Jestem w Zaklikowie. Wow, super! Idę do lumpeksów, bo dzisiaj jest dostawa po Bożym Ciele. No i zobaczymy, czy coś fajnego tam będzie. Tutaj widzicie pierwszy sklep na rynku w Zaklikowie. Pierwsza jest bluza w aniołki, krótka, ale troszeczkę podniszczona. Sweter od Ralpha Laurena z wełny niestety miał dziurę, mimo tej ceny wysokiej na nowy towar. Następny sklep i tutaj mamy lniany żakiet, niestety te ozdoby były zbyt ostentacyjne. Tutaj jest piękna wełniana rzecz vintage, 100% wełna. Super etniczna narzutka, która trochę przypomina mi motyla. Ciekawa jestem Waszej opinii. Sweter z alpaki, ale no niestety tutaj troszeczkę ten sweter zbyt rozciągnięty był. I piękne buty mierze, naprawdę przepiękne, super marek z najlepszych skór i teraz w bardzo modnym stylu. W ogóle te slingbacki takie z tym paskiem z tyłu i właśnie z tym rodzajem obcasa są teraz najmodniejsze, więc w ogóle trafiło się niesamowicie, bo same piękne ze skóry markowe, nowiutkie praktycznie buciki się udało kupić. To jest paw z puław. Paw z puław. Będzie pływał w puław. I zrobi pif, aż ktoś nie zrobi pif paw. Oby nie. Oby nie. Jesteśmy w puławach. Zwiedzamy teraz park w Puławach, Park Czartoryskich i pałac. Oczywiście nie byliśmy w środku, bo była zbyt ładna pogoda, żeby łazić po wnętrzach, ale naprawdę w parku jest wiele do zwiedzania. No i zafascynował mnie ten paw. Co za cudowne stworzenie, po prostu te kolory niesamowite. Uwielbiam tą kolorystykę. Patrzcie na tego dęba w parku w Puławach. Co za kolos. Jajmok. Jesteśmy przy nim, bo w ogóle jak to ogarnąć? No chyba z 10 metrów obwodu. Wow. Domek gotycki w Puławach.
gotycki, dlatego że tu są te kolumny z tymi łukami gotyckimi, w stylu gotyckim. Wielkich malarzy, między innymi dama z Gronostajem, która jest teraz w Krakowie w muzeum. Kto był w Kazimierzu, to pewnie widział, patrzcie. Co za cudo. Patrzcie, z ukrycia filmowane. Ale zarąbiste. Widzicie piękny teraz panoramę z Góry Trzech Krzyży na Kazimierz i na Wisłę. Naprawdę świetny widok tam jest. Piękna widoczność i była bardzo fajna pora dnia na to, bo prawie zachód słońca. Cześć kochani, tu Eko Kreatywna. Zapraszam Was dzisiaj do Janowa na ulicę Wyszyńskiego, do Lumpeksu. Jest nowy towar. Już jesteśmy w Lumpeksie na Wyszyńskiego. Tutaj taki ogólny widok. Tam jest też dużo rzeczy domowych i takich różnych ozdób naprawdę niedrogich. Tutaj były gadżety na przykład po złotówce, więc naprawdę spoko. Spodobał mi się ten obrazek z obrazem, autoportretem Fridy. Taki zwykły obrazek, nic nadzwyczajnego. I bardzo fajną miseczkę kupiłam, którą Wam pokażę potem. W każdym razie naprawdę jest tam mnóstwo, można grzebać w tych akcesoriach. Tutaj bardzo fajny talerz był, ale niestety był ubity. No niestety, w takich talerzach delikatnych, porcelanowych to jest takie ryzyko. W takich pudłach, jak są przechowywane. No i zaraz będziecie widzieć ciąg dalszy. Tutaj Wam jeszcze pokazuję więcej gadżetów. Oczywiście buty, zawsze oglądam tam buty, bo wiele razy kupiłam naprawdę fajne. I tutaj piękne buty marki Bali szwajcarskiej. A tu pokazuję Wam jeszcze szczegółowy obrazek. I już będziemy przechodzić dalej. Miseczka z bliska, piękna. Jest to taka tunezyjska, ręcznie malowana miseczka, która została u moich rodziców w końcu. Tu już mierzę rzeczy i tu mamy pierwsze kombinezon Stop Shopu. A czego kupiłam, to zobaczycie później. W każdym razie naprawdę fajny miał efekt tie-dye, bawełna. Tutaj mamy vintage żakiet aksamitu naturalnego. Naprawdę spoko też rzecz. Buty nowe, które też Wam pokażę oczywiście. Sukienka w stylu pin-up z wiskozy, pięknym kolorze. Naprawdę ta zieleń była powalająca. Tam widzicie mojego tatę też przy okazji. Bardzo fajny pas, taki tkany. Świetna kurtka oversize, jednak cena niestety mnie powaliła i no nie zdecydowałam się. No i tutaj już mierzę dla Was kombinezon, który jak widzicie kupiłam. Bardzo, bardzo fajny ten kombinezon Stop Shopu. Niby rozmiar większy, ale ja lubię tego typu sportowe rzeczy, jak są luźne i takie wygodne do noszenia właśnie w wolnym czasie, na przykład na wakacjach. W ogóle ja bardzo lubię kombinezony. Jeśli mnie oglądacie, to już wiecie. Tutaj trochę się pobawiliśmy. No i właśnie tak ten kombinezon się prezentuje. Ma zamek, ma takie jeszcze zatrzaski, którymi się trochę pas dopina. I tutaj buty od Vans. Nowiutkie buty. Zobaczycie potem w holu szczegóły, ale naprawdę no nie były tanie, ale jednak tańsze niż nowe. Dużo tańsze. Mam na myśli nowe z metkami. No tutaj troszkę żeśmy się pobawili. Sukienka, której tam nie pokazywałam, ale bardzo, bardzo ładna.
z bawełny właśnie z haftem angielskim w super stylu, bardzo fajna długość i ta sukieneczka została z moją mamą, bo bardzo fajnie też na nią pasuje. Mierzyłam ją ja, bo mama tam była zajęta, więc nie bardzo mogłam ją zaangażować. Jak widzicie, właśnie tutaj mieliśmy ogrodowe stylizacje, ale sukienka ma świetny krój. Naprawdę świetny i też jest z bawełny, jest dobrej firmy, takiej renomowanej. Nie jest to jakiś Shein czy inne tam coś w tym guście. Bardzo, bardzo fajny materiał i krój. Także myślę, że moja mama będzie miała fajną pociechę z tej sukienki. No i słuchajcie, zwiedzamy teraz takie miejsce na Porytowym Wzgórzu w Lasach Janowskich. Jest to pomnik czynu partyzanckiego z 1974 roku, który upamiętnia jedno z największych bitew partyzanckich II wojny światowej. Także naprawdę jest to niesamowite, powiem Wam. Miejsce bardzo, bardzo mocne i pomnik jest poza tym przepiękny, naprawdę ma siłę wyrazu, niesamowitą siłę wyrazu. No i miejsce pochówku tych żołnierzy, no sami zobaczcie, nie będę już więcej może komentować, bo piękno tego miejsca po prostu mówi samo za siebie. Jest to oczywiście też rezerwat przyrody. To jest prawdziwy grób partyzanta. Co prawda odtworzone, ale... Najlepszy pochówek mają tu. Polska jest taka piękna. Patrzcie. Gdzie są takie piękne rzeczy jak w naszym kraju? Pachnie tu, szkoda, że nie czuć. Patrzcie się. Ten zapach już sosnowych i jodłowych igieł, borówek. Tutaj pokazuję Wam jeszcze dwa niesamowicie piękne, naprawdę malownicze dęby, pomniki przyrody. Koło mojego domu w Biskupicach jest taki dąb, ale tutaj jest ich bardzo dużo w tych lasach, także no naprawdę można się naoglądać tych pięknych, przepięknych starych drzew kilkusetletnich.
Stare drzewa mają niesamowitą energię i w ogóle naprawdę bardzo też mocne promieniowanie. A tutaj zobaczcie, ten dom ma twarz. Coś jak drzewa z Gry o Tron, te święte. Tradycyjnie ogród. Tym razem początek czerwca, a nie lipiec, sierpień. No i jedziemy do domu. Była spora wyprawa, naprawdę powiem Wam, że dawno tak nie odpoczęłam. Miałam po prostu odcięcie 4 dni od rutyny i to naprawdę dużo, dużo daje. Dużo zapału, dużo nowej energii. No i oczywiście też człowiek się ładuje tą zielenią. Nie wiem jak Wy macie, ale ja się bardzo relaksuję w takim otoczeniu. Słuchajcie, teraz Wam pokażę, co kupiłam. I nie będę szła chronologicznie w żaden sposób. Zobaczcie najpierw to, co mam na sobie. Jest to piękna sukienka z satyny wiskozowej w stylu pin-up. Zrobię Wam zdjęcie meteczki, żebyście zobaczyli. Jest to taka firma typowa właśnie dla takich, szyjąca rzeczy w stylu pin-up, w stylu lat 50., 60. Naprawdę sukienka ma zjawiskowy kolor, jest jak nowa, jest w moim rozmiarze, czyli taki może troszeczkę większym S, ale w większym w sensie tutaj w torsie, bo pas mam mały i pas jest typowy dla S. Jak widzicie, prawdopodobnie około 68. No i sukienka jest naprawdę, no jest przepiękna. Zobaczcie tam przebitkę, już nie będę się przechadzać w niej, ale naprawdę jest cudowna. Tego typu sukienki mają takie ramionczka tutaj. To jest jedno ramionczko, przekłada się przez głowę. I trzeba je zwinąć, zanim się włoży, żeby to ramionczko się ładnie układało. Nie może być takie rozłożone. Jakbyście się kiedyś zastanawiali, jak to wygląda, bo jak się je rozłoży, to się robi taki brzydki, szpecący tutaj i pomięty pas. Także bardzo żałuję, że nie mam halki specjalnej i chyba sobie sprawię specjalną halkę do stylizacji, taką właśnie tiulową, która unosi sukienki, bo ta sukienka może być też tak, ale fajnie by wyglądała z taką pufiatą halką pod spodem. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. No i tak, co oprócz sukienki? Już widzieliście mnie w przebitkach w kombinezonie Stop Shopu z bawełny. Bardzo fajny kombinezon, tutaj jest 10, czyli 38, jest taki luźnawy, bo on jest dosyć duży w pasie, ale jest bardzo fajny w stylu tie-dye, biało, taki kremowo-różowy. Ja lubię kombinezon, ja w ogóle bardzo lubię taki styl, mi bardzo wygodnie w kombinezonach. Wiem, że jest to teoretycznie problematyczne, jak chodzi o toaletę, ale ja sobie z tym radzę po prostu. Daję radę. W każdym razie naprawdę bardzo, bardzo spodobał mi się ten kombinezon. Zobaczył plamę tutaj, ale wywabiłam ją jeszcze przy następnym praniu. Podejrzewam, że już zejdzie tak do zera, bo na razie to jest jeszcze takie prawie niewidoczne. Jak widzicie, tak w ogóle z daleka nie widać. Trzeba by się bardzo, bardzo wpatrywać. Właśnie, a propos, do tych konwersów, które Wam pokazywałam w przebitkach, nie będę już ich teraz tutaj pokazywać. W każdym razie naprawdę udało się, bo nowe, w ogóle nigdy nie noszone konwersy, idealny stan. Są tak o pół numerku za duże na mnie, ale pół numer to nie jest dużo, to naprawdę wiązanie to załatwia. Także są wygodne, są super i jestem zadowolona do kompletu, do tego kombinezonu. Mega się udało, słuchajcie. Idziemy dalej. A, w przebitce widzieliście tam taką narzutkę etniczną, piękną, ręcznie tkany materiał. O ile dobrze wiem, to jest gdzieś w okolicach Indonezji, gdzieś na Bali tkane te materiały są. Naprawdę są śliczne. To jest też bardzo droga rzecz. Oczywiście no jak u nas, bo w Indonezji podejrzewam jest to norma. Aczkolwiek te ręcznie tkane tkaniny nie są w ogóle tanie. Więc naprawdę mi się to podoba. Zakłosił mi to Wiktor, słuchajcie. Z takich ręcznych tak zwanych rzeczy jest jeszcze coś takiego, taki jakby pas, widzicie, ręcznie tkany. To jest bardzo fajna rzecz do stylu boho, do sukienek w stylu boho. Ten pasek naprawdę jest z wełny, tak nawiasem mówię. Także bardzo, bardzo fajna rzecz. Fajnie by wyglądał do granatowej albo białej sukienki, po prostu tak wywiązany w pasie. No, do tego nie pasuje, więc nie będę Wam do tego mierzyć. Oprócz tego jeszcze, słuchajcie, w tym sklepie w Janowie kupiłam takie ogromne prześcieradło i ono jest z flaneli, bardzo fajne, super kolor do studia Wiktora, bo jest świetne, tylko trzeba je troszeczkę jeszcze wyprać,
i będzie miał fajną taką jakby narzutę nowoczesną na kanapę, która tam jest. No i kupiłam piękne jedwabne sari, ręcznie obszywane, ręcznie wyszywane koralami. Słuchajcie, jak macie okazję, jak na przykład lubicie ładne materiały, macie okazję i traficie w lumpeksie na takie sari, to kupujcie, naprawdę to są bardzo drogie rzeczy. Piękne kolory, w ogóle zobaczcie jaka kolorystyka. Taka idealna do mojego salonu. To jest wszystko, patrzcie, pokażę wam na tej stronie, wyszywane ręcznie takimi drobnymi dżetami. To wszystko to nie jest żadne klejona dziadostwo, tylko zobaczcie sobie na nitki. To jest wszystko ręcznie szyte, ręcznie wyszywane. No i z tego można zrobić piękną zasłonę, obrus. Jest tego materiału na tyle, że albo dwie zasłony, bo to około po 2,5 metra wychodzi na stronę. Albo piękne zasłony, albo jedną zasłonę i obrus, albo na przykład obrus i poduszki do salonu. Naprawdę można cudawianki z tego robić. Także ja zawsze biorę, jak jest tylko taki szczególnie jakiś jakościowy, grubszy trochę materiał, no to mam potem bardzo fajny wystrój wnętrza. Także warto takich rzeczy szukać, na przykład sobie poduszki nawet szyć do domu. Słuchajcie. Teraz buty, bo buty kupiłam też i to buty kupiłam w Zaklikowie na nowym towarze. Bardzo fajne buty, jedne mam na sobie, to są takie buciki, które widzieliście w przebitkach, zrobię wam teraz zbliżenie. Naprawdę super nówki i w ogóle nie wiem czy wiecie, ale te slingbacki, te buciki z tym paskiem z tyłu są teraz najmodniejszym oprócz Mary Jane rodzajem obuwia i zobaczcie, super markowe buty, praktycznie nienoszone, Lisa Kay. 37,5, ale absolutnie nie są za duże, są w sam raz, ponieważ mają wąskie czubki. No patrzcie jakie piękne, one są jakby w takim kolorze, słuchajcie, takim, bardzo ciężko to określić, trochę takie złote są jakby, ale to złoto ma taki różowo-fioletowy odcień, takie wrzosowe złoto, co ciekawe, nie różowe, tylko właśnie wrzosowe złoto. Piękne buciki. Naprawdę, zobaczcie jaki obcasik, najmodniejszy teraz obcas, wszystko skóra, bo to naprawdę jest super, super marka. Naprawdę jestem zachwycona tymi butami. Być może któryś z tych butów odsprzedam, jeśli ktoś się w któryś zakocha, to możecie mówić. No piękne buciki, bardzo ładne detale i naprawdę obcasik jest niewielki. Wydaje mi się, że te buty to mają maksymalnie 5 albo 4 nawet. Raz, dwa, 4,5 cm, więc naprawdę... Już mają wygląd szpileczek, jak widzieliście do sukienki, ale są niewysokie i są masakrycznie wygodne. Tutaj mam buty, które już były używane, ale są też w idealnym stanie na zewnątrz. Ja tu jeszcze je wypastuję na noskach, ale zobaczcie. Buty marki Stuart Waldman. Lakierki, teraz bardzo modne lakierki i też dokładnie w tym stylu. Bardzo podobny rodzaj obcasa, bardzo podobna wysokość obcasa. Ideał, będę je mierzyć za chwilę do spodni i do kompletu całego. I ostatnia para butów, rewelacja też, taki sam malutki obcasik, ten sam rozmiar, te są też 37, patrzcie jakie piękne kolory, te są zamszowe, oczywiście skórzany zamsz, no i pięknie wykonane, zobaczcie jakie są śliczne, kolorystyka, właśnie ten fiolet z takim lila różem. Przecudowne buciki, naprawdę. Oczywiście wszystkie są zdezynfekowane, wyczyszczone i te buty są w super stanie. Tutaj bucik jest w tym miejscu troszkę zarysowany, ale to tutaj jest stopa, więc nie przeszkadza to. Nie będzie to wizualnie absolutnie razić. Jest troszeczkę tam zadarty jakby w tym, ale jak widać nie są ani brudne, ani nic. Zobaczcie jaki jest stan w środku bucika. Może były raz, dwa razy max noszone. Jacques Vert marka. Ja już miałam buty z tej marki, mam. Do tej pory mam bardzo fajne buciki, super jakościowe. Wszystko skórka, słuchajcie. Te buciki chyba sobie zostawię, bo są w moich kolorach. Także najbardziej chyba się skłaniam ku temu, żeby te złote odsprzedać, bo tego typu akurat bucików mam trochę. W takich właśnie złocistych i tak dalej kolorach, natomiast kolorowe pewnie sobie zostawię. Słuchajcie, jeszcze są dwie rzeczy z Zaklikowa. Tutaj jest piękna marynarka z bawełnianego
aksamitu, rozmiar 36-38 z H&M, ale to jest taki już starszy H&M, taki vintage bardziej, z zapasowymi guziczkami z masy perłowej, super, 96% bawełna, dodatek elastanu, widzę tutaj, strasznie ciężko się czyta te słuchajcie, te metki, które są takimi małymi ruczkami. Tutaj mamy oczywiście guziczki z masy perłowej, także zobaczcie w stylówkach na czarno tym razem, eleganckich, z butami nowymi, także można przy okazji zobaczyć te buciki. Słuchajcie, ostatnia rzecz to marynara, właściwie taka narzutka z wełny, vintage narzutka, Basler model, tu jest napisane 42, czyli teoretycznie jest to L-ka, tu jest dowód na to, że jest szurwole, tak, pure new wool, i podszewka bodajże z acetatu, piękna, śliczna, taka w stylu lat 60. Może to jest z lat 60., bo to jest stara rzecz. Może później, może 70. być też lata, bo też się nosiło takie nadal. Piękny, kremowy, idealny stan wełny. No, bardzo, bardzo ładna rzecz. W ogóle takie kroje są bardzo schlebiające, troszkę formują sylwetkę, ale są też takie właśnie na luzie, jak teraz są modne, czyli nie opinające sylwetkę, tylko coś takiego, co sprawia, że wyglądamy elegancko i komfortowo. Mnie się to strasznie podoba, słuchajcie. Tak. No i słuchajcie, to już koniec tego hola, koniec naszej wyprawy na wschód Polski. Bardzo serdecznie pozdrawiam znajomą panią, która poleciła mi lupek z Janowej, którą spotkałam tam. Cześć! Bardzo mi było miło i takie spotkania są naprawdę bardzo fajnymi niespodziankami. Pozdrawiam jeszcze raz Was również serdecznie. Do zobaczenia w następnym filmiku.